Witamy już ze Słonecznej Tary. Kochani, dzisiaj przyjechali cudowni ludzie, którzy przywieźli z sobą słońce i zatrzymali ten wiatr, który wiał nad nami. A jacy? Będę dalej mówić. Czujemy się, jakbyśmy brali udział w amerykańskim filmie. Takie same samochody, kamizelki, czapeczki, rękawiczki. I tuż przed godziną 8 rano zajechali z różnych stron Polski, ale pracujący w jednej firmie. Do Tary. Panie Jakubie, proszę tutaj o miejsce, dziękuję. Dzień dobry, drogie dzieci. Dzień dobry. Panowie tutaj przyjechali z firmy... Wrigley Poland. Wrigley Poland, tak. Postawa polskiemu Poland. Poland i robimy wolontariat po prostu. Budujemy, myślę, że są we własnym takim naturalnym środowisku. Drewno, ciemno, piła spalinowa. Zapach benzyny. Jak w domu. Kochani, ilu was przyjechało dzisiaj, bo jedna dziewczyna jest z wami. 15 facetów, jedna dziewczyna? Nie wiem, od nas 5, od was... No, ale 15, co to, 15, ale właśnie, mówicie od was, czyli skąd byście przyjechali? Z różnych części Polski, ale generalnie do Śląska, kawałek Wielkopolska. Nie, wszyscy Dolny Śląsk, Wielkopolska. Tak. Akurat, ta część. Czyli z kilku miast, ale jedna firma. Super. To jest tylko zajawka. O, tu panowie chcą coś wtargać. Proszę. To jest tylko zajawka. O tym, co się tutaj wyprawia na gitarze, będziemy mówić później. Przyjechałeś do nas, tak jest. Jeszcze w lecie. Powiedz, czemu wybrałeś Tarę? Czemu do nas? Cześć. Tara to jest fundacja, o której słyszeliśmy już kiedyś. W zasadzie mieliśmy już pierwsze podejście w zeszłym roku do przeprowadzenia tutaj tej akcji, którą udostępniała nasza firma. Możemy poświęcić jeden dzień na pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wybraliśmy was, słyszeliśmy o was w telewizji. Jeden z naszych takich chyba samozwańczych ambasadorów jest Marcin Różalski. Gdzieś tam chyba pierwszy raz od niego usłyszałem o waszej fundacji. Mega fajna sprawa. Mega fajna sprawa. I Martę. Naprawdę, jeżeli po rozmowie z wami widać, że jesteście ludźmi z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem i to nas strasznie urzekło, także myślę, że to nie jest jednorazowa pomoc i myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze podziałać wspólnie. Super. Nareszcie dużo mężczyzn w Tarze, którzy tak ciężko pracują. O tym, co dalej, będzie później. Dzięki.